No tak. Gdzie jesteś? Dostałeś się do mieszkania? Tak, twoja mama mnie wpuściła. Porozrzucałem już wszędzie swoje rzeczy i postanowiłem się przewietrzyć w parku. O, super! Zajrzyj w okolice amfiteatru! Muszę ci coś pokazać! No coś Spidermanowego? Nie mów, że masz kawałek rogu Rhino! Widziałem zdjęcia z tej parku. Totalny chaos. Zdecydowanie coś Spidermanowego! I to lepsze niż róg! Budujesz napięcie. Zaraz będę. Ja już się mam po tej strony. No z tej strony Wampirem 21 dzisiaj nagrywamy. Spider-Man już drugi odcinek, no ale no, oczywiście Spider-Man Miles Morales. Dobra, no i lecimy. To będzie druga misja. Ganki pewnie czeka przy amfiteatrze. Zawsze będzie mnie to zaskakiwać. Ej, patrz! Prezent! Świąteczny od Spidermana. To otwórz! Stary, załóż to! Zasłonię cię! Co? Pierwszy raz się ktoś przebiera w Central Parku? Okej. Jak wygląda? Malsie Moralesie, gratulacje! Przedstawiam ci twój pierwszy super kostium. Napiszcie w komentarzach. Skocz na pomoc po część drugą swojego prezentu. Jakiego Spidermana wolicie? Czyli to połowa prezentu. Jaka jest druga? Dam znać, jak ją znajdę. A ogólnie nie trzeba będzie ten tych wieży na schowy ten i witajcie w Tylko Fakta. To ja, wasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, J. Jonah Jameson. Co? Kostiumy Pita automatycznie odtwarzają podcast Jamesona? Gość jest masochistą. Mam dla was przykre wieści. Mój świąteczny, charytatywny odcinek specjalny został odwołany z powodu działań wirów w maskach. Musi być coś lepszego. O tym słyszałem dużo dobrego. Cześć, jestem Danica Hart, a to jest Danicast. Podcast, w którym przybliżam ludzi naprawdę zmieniających miasto. Dzisiejszy temat? Maklerzy wyzgowi, uczelnie nastawione na zysk, ludzie, przez których filmiki w sieci same się włączają? Nie! Jasne, że omówimy niesamowitą wygraną Spidermana z Rhino. Danicast subskrybuje i dodaje do ulubionych. O, widać, że subskrybuj, like, tu YouTube się pojawia. Napiszcie w komentarzach, jakiego Spidermana wolicie, Milesa Moralesa czy Petera. To tutaj. Pit zostawił tu pełno sprzętu. Snack Spidermana, Miles, przygotuj się na pierwsze holograficzne wyzwanie treningowe. Te wyzwania są rozsiane po całym mieście. Każde pozwoli ci poznać nowy ruch lub technikę. To koncentruje się na akrobatycznej improwizacji. Zajmij pozycję startową. Holotrening? Wchodzę w to! Na początek walka powietrzna. Walcz z wrogiem na swoich warunkach, a zyskasz przewagę. A teraz popraw atakiem z powietrza. Teraz, moje ulubione, kopnięcie z lotu. Ten holosprzęt to rebelka! Dajcie dobre części, to zrobię wersję przenośną! Kolejna kluczowa umiejętność to zbrajanie.
Jestem tu. Cześć. Rozbrojeni przeciwnicy są znacznie mniej groźni, a poza tym, jaka to satysfakcja powalić kogoś jego własną bronią. Podwójna korzyść. Dobra, tak jest. Ale wypas. Brawo, Peter Parker. A teraz połączmy te dwa. Masa super sprzętu, który można... No, psuje się... Sprzęt potem! Chcecie wyłapać parę gongów? Tak? Okej, zapraszam! Pozwólcie się, pająka, i bierzcie sprzęt! Ja wolę oczywiście tego Spidermana. To ciekawe. Oficjalny sprzęt Spidermana! Nie macie pozwolenia, żeby to odsprzedawać! Jak mogą być przezroczyści? A pamiętaj, że głowa jest podstawą do wnętrza. Na przykład, zamiast hej, przydarą, powiedz, o, fajna maska. Zaraz, to twoja twarz. To już jest niezły pojazd. Symulacja. Błąd systemu. Może reset BIOS-u? Ha! Udało się! Pit przygotował wyzwania skradania się, bujania i walki. Muszę je wypróbować w wolnej chwili. Będziemy próbować, nie wiesz kto. To już kończyłem. Hej, stary! Mógłbyś w drodze do domu zerknąć, co się dzieje w Broxon Plaza? Tam jest... Sio? Mam wrażenie, że ktoś się tam włamuje. Dobra, to lecimy na misję, a nie... Dobra, zajmę się tym! Hej, powiesz mi coś więcej o tych nowych mocach? To chyba ładunki bioelektryczne! Albo elektrostatyczne, ale strasznie mocne! O, musimy to jakoś nazwać. Może moc jadu, bo piecze jak jad. Okej, brzmi dobrze. Dobra, lecę do plazy, a potem do domu. Pamiętaj, moc jadu. Przyjmie się.
Cześć, jestem Simon Krieger, a stoisz w pobliżu reaktora na nuklon. Po włączeniu reaktor zdoła dostarczyć energię całemu Harlemu. Wiem, pewnie myślisz. Simon, jak to jest możliwe? Odpowiedź to nuklon. Wystarczy jeden zbiornik tego rewolucyjnego paliwa, by zapewnić Harlemowi czystą, bezpieczną energię na następne 500 lat. Wkrótce uruchomimy reaktory na całym Manhattanie, a potem na całym świecie. Ziemia będzie zasilana przez NUFO. Roxo, służymy miastu. Co to było? Ani żywej duszy. Trochę tu narozrabiali. Może czegoś szukali. Szukali NUFO. Co oni by chcieli zrobić z... Ouch. To nic się nigdy nie skończy. Mają niesamowity sprzęt, ale ja daję radę. Tak, Gangi ma rację. Ja z nimi zacznę. Zatrzymamy go tu. Reszta na górę. Pierwszy raz was widzę! Fajne świetliki! Oby nam się sprawiła! Co to za broń? Metal pamięciowy! Nie idziemy, póki nie wykonamy zadanie! Mikołaj, te słuchawki ci się spadają. Yeah. Czekajcie, widzowie. Dobra, oj.
Dobra, lecimy tu. Hej, jesteś w bladzie? Tak, miałeś rację. Łamali się. Chyba chodzi im o buform. Buform? Taki jak w reaktorze? On jeszcze nie działa. Na razie mówią o dostawach. Bardzo. Hej, zrobiłem te zakupy dla twojej mamy. Pytała, gdzie jesteś. Obiad prawie gotowy. Dobra, postaram się sprężyć. Dzięki. Dobra, sprężymy się przed powymianami. No. Wiem, że sprężymy się przed powiecia. Teraz sobie. Dostawach Nuformu. Jak dowiem się, co znaleźli, może odkryję, co planują dalej. Nie można robić zdjęć. Śledzili dostawy Nuformu. Ale po co? Ochrona Roxxon. Zajmą się resztą. Później to jeszcze sprawdzę. Wracać do domu. Babcia! Nie krzycz tak, to po pierwsze. Po drugie, jak wołasz babcię, to wyjdź. Pięć minut. Jutro zbadam sprawy tej grupy. No i zostaw tu formę. Zimno, żeby się przebrać. No idź do góry, ja mówię, może, bo kurde, babcia. A chcesz dalej oglądać Lelela? Się wylało. Zaraz to wszystko sprzątnę. Spoko. Nic się nie stało. O, nie. Micho, przystojniaku. Dzięki, mamo. Zaprosiłam dziś gościa. Przygotowałbyś mieszkanie? O, może włączysz muzykę, zrobisz nastrój? O, na dnia. Serio? Twoja szefowa kampanii w Wigilii? Jutrzejszy wieczór sam się nie zaplanuje. Dzięki za przygotowanie domu, Micho. Halo? Przegłośniłam, Ani. Nadia, mamy już zezwolenie na jutro? Teraz? Teraz? Dobra. Nie, teraz nie słyszę. Myślałam, że już wypełniliśmy te formularze. Nie?
to nie ma końca. Nie ma płyt. Hej, mamo, gdzie są winyle taty? Chyba w moim pokoju. Dzięki. Mama też się jeszcze nie rozpakowała. Tapeta w stylu babci. Zapomniałem ci podziękować. Dzięki za zaproszenie. Nie ma sprawy. Jak tam rodzice na Hawajach? Zanim wróciłeś, dzwonili do mnie ze szczytu Haleakala, więc chyba mają się dobrze. Ja tam wolę święta w Nowym Jorku. No jasne. To najlepszy czas w roku. Tak im mówiłem. Jak idzie ze speednonagonem? Zrobiłem postępy. Udało mi się zmieścić interfejs w małym okienku. Przyda się też w innych apkach. Stary, rządzisz. No, nie dawaj do zupy tego kabla, ty się myślisz, że ten. Twoja mama wspominała, że mieszkała tutaj twoja babcia. No, ale od emerytury jest w Puerto Rico. Według mamy nasze mieszkanie na Brooklynie jest dla nas za duże, stąd przeprowadzka. Ja tam się z tego cieszę. W końcu mamy do siebie blisko. Ktoś w necie pisze o walce z Rhino? Tak, zwłaszcza naganiacze Roxon na... o przerwie w dostawie prądu. Wiesz dlaczego? Mówią, wiesz dlaczego? A powiedz ci, dlaczego? Tak. Wodę na to dałaś. Dlatego. Dowiedziałeś się, o co chodziło tym ludziom w plazie? Ale nie. Bardzo zainteresowani Nuformem. To... Czekaj, ja ci powiem, co masz zrobić, okej? Okay? Powiedz ci. Chodź. Czekajcie, widzę, czekajcie. Chodź, chodź ze mną. Ci zastępuję. Widzisz? No popatrz, no popatrz, no. Idź do góry. Nie idź do góry. I poglądaj się, lala. Nie. Jadłaś. Ja chcę spokojnie zjeść. Ja teraz nagrywam z Sorenem. No bo ona nie działa, a ja teraz nagrywam, będę mieć prawa autorskie. A słuchawki jej nie działają, bo pomoczyła. Jeszcze się fajnie, że choinka taty przetrwała przeprowadzkę. To prawda. Bardzo ją lubił. Nie ma to jak święta na Brooklynie. Idź do kuchni. Zawsze. Nie nagrywa, chodź, idziemy do kuchni. Co powiedziałeś? Nie. No to nie będziesz oglądać, bo będę mieć prawa autorskie. Ale dlaczego ty nie możesz bym poprosić, tylko musiałeś wziąć, okay, dać. Chodź, idziemy do mamy i do trochę? Co to? O, musiała tu trafić przy przeprowadzce. Jedna z teczek taty. Nie, bo będę mieć prawa i tak autorskie. No wyłącz to! No przyjdź, no weź to! No autorskie! Kurwa, przestań, bo ci mówię następny. To czekaj, i te słuchawki idą. No bo są zepsute, bo ona polała na to wodę oczywiście. Gdzie polała wodę? No, na kabel, nie działa. No już nie działa. Tak. Na kabel, prawo. Nie działa. Czekaj, miałem te jeszcze inne słuchawki, białe. Tutaj masz białe na jedną słuchawkę. Masz. Ja nie wiem, jak się wkłada. I gdzie tu się wkłada? Tu się wkłada to, ale jeszcze na uszy. Tak. Wypnij sobie. Ciekawe, czy tata go złapał. Nie przeglądałem ich od czasu ratusza. Dobra, przeklinaj sobie. Ulubiona płyta taty. Nastawiał ją w każdą niedzielę, jak robił kawę.
boraksy, boraks wybielacze. Co tam masz, DJ? Najlepszą płytę wszechczasów? Idealnie! Kameralnie z lasą. Nie lubiłaś jazzu, jak byłem mały. Polubiłam przy twoim tacie. Ten dzwonek nie działał od lat. Miles, otworzysz? Jasne. Garki, jak twoi rodzice? Finn? Hej. Dzwonek już działa. Jak dobrze cię widzieć. Całe miesiące się nie... Właśnie. Zmieniamy się. Tak. Zdecydowanie. Czy to nasz gość honorowy? No wchodźcie już. Zaraz siadamy do stołu. Finn, tak się cieszę, że mogłaś przyjść. Dzięki za zaproszenie, pani Morales. Tęskniliśmy. No, głównie ten tutaj. Cześć. Finn, to jest Ganki. Kumpel z Brooklyn Visions Academy. Ganki, to jest Finn. Najlepszy kumpel. Tak jak ty. A, wiem. Wygraliście festyn naukowy w gimnazjum, nie? Zrobiliście... konwerter energii. Thanks! Elektryka w tym budynku to pomyłka. Sprawdzę wyłącznik. Gracia. No, to święta przy świecach. Przysięgam, że to nie przez to, że naprawiłam dzwonek. Nawet o tym nie pomyślałam. Kiepsko. Wyłącznik nie ma prądu. W całej okolicy jest ciemno. Sprawdzę jeszcze na schodach przeciwpożarowych. Dobrze, ale bądź okropny. Nie da się tędy dostać do transformatora. Chyba, że jest się bardzo lekki. W innych budynkach też nie ma światła. Ktoś jest na dachu. Nie mogę tam wejść. Tak, żadne nie. Oby nikt mnie tu nie zauważył. Przez okno? Nie patrzcie przez okno? Ciekawe, czy Miles to skóra. Mam nadzieję. Baterie tej pisaki nie wytrzymały. Bioelektryczność może pokonać Rhino. Ale czy ocali świąteczny obiad? Szybko! Udało się! Rany, ale jasne te światła. Nie przemyślałem tego. Muszę szybko wejść do środka. Uwaga, Ganki! Dalej, Ganki. Czy Miles jest na zewnątrz? Właściwie, może jakaś fotka. Teraz? Tak, no bo przecież warto uwiecznić tę chwilę. Nie poczekamy na Milesa? Nie, nie znosi zdjęć. Dobra, ściśnijmy się. Gotowi? Świetne zdjęcie, świetne. O, hej, Miles. To kto jest głodny? Usiądźcie już, zaniosę. Finn, opowiadaj, co u ciebie. Wciąż jesteś w kole robotyki? Musiałam odejść, ale sama uczę się biotechnologii. Nerdka. O, nie musisz się przypadkiem stroić do szkoły? Hej, raz w tygodniu. A twój brat Rick wciąż pracuje w Roxxon? Jak ktokolwiek chciałby dla nich pracować po pani ostatnim spocie wyborczym. Krieger chyba nigdy tak nie oberwał. A właśnie. Ganki, ty się znasz na mediach społecznościowych. Mógłbyś coś wrzucić o jutrzejszym wiecu? Tak, już o północy będzie głośno.
Czasem myślę, że Simon Krieger to mój główny rywal. Roxxon ma tutaj takie wpływy, ale odpowiada tylko przed akcjonariuszami. Społeczność Harlemu potrzebuje ochrony. Mama włączyła tryb kampanii, jakbyś nie zauważyła. rzucisz na to okiem, zanim opublikuję? Tak! Ufam ci, ale... To... co się stało, Finn? Ale że z czym? Jakbyś... wciąż o czymś... myślała. Może chcesz pogadać? Nie dzisiaj. Są święta. Ej, jak tam po przeprowadzce z Brooklynu? Znaczy... jest w porzo. Och... ściemniasz. Nie. Tano, taki ze mnie grzeczny Miles, że nic nie powiem. Nie, tylko... nikogo tutaj nie znam i zawsze muszę pytać o drogę. Musisz znaleźć dobrą restaurację. Fryzjera, boisko, żebyś mógł porzucać. Spodoba ci się. Spotkajmy się kiedyś we dwójkę. Może jutro. I znajdziesz chwilę? Przecież są święta. Mogę odpuścić lekcję na co najmniej tydzień. Okej, odezwę się. Znów razem. Znaczy, no nie razem, tylko wyjście razem. Wygadany jesteś, Miles, jak zawsze. Miles! Co? Wstałeś? Nie. Posiedziałem trochę w nocy, ogarnąłem apkę do kostiumu. To coś ma świetny specjalny OS. Coś niesamowitego. Ale odpaliłem Disassembler, żeby zobaczyć, jak działa wewnętrzna architektura i... Właśnie znowu zasnąłeś, no nie? Miles! Nie śpię. Już prawie się skompilowało. Dzięki. Wypróbujesz moją apkę? Pewnie. Jedziemy. Podłączyłem się do twoich przyrządów. Przetestujmy to, cacko. Dobra. Wszystko to, co ty. Jakim cudem nie chce ci się szykać? Mnóstwo praktyki. W aplikacji Dobro Sąsiedzkie 1.0. Dzięki niej Nowojorczycy mogą szybko prosić cię o pomoc i zgłaszać przestępstwa w toku. Git interface. Dzięki. O, patrz! Ktoś właśnie coś zgłosił. Zgłoszenie przysłał jakiś Aaron Davis. Zaraz, co? To mój wujek! Wiesz, że jesteś Spider-Manem? Nie! To musi być przypadek! Lecę na stację metra!